220. Szukam Sable Colby. Jest na górze. Podpiszę swoim piórem. Byle czytelnie złociutka. Mam piękny charakter. Jedni go mają, inni nie. To załatwia nasze interesy. Zabierz swoją tresowaną małpkę i popisuj się na ulicy. A ty zabierz swoją. Co ja widzę? Kochające się kuzynki znów razem. Skąd tu szumowiny? To spotkanie w interesach, Dex. Naszych, nie twoich. Mam tu do załatwienia pewien interes, a wy dwie jesteście siebie warte. Nie pora teraz na rozmowę. Odwiedziłem dzisiaj Alexis. Zaproponowałem jej, żebyśmy zostali przyjaciółmi, ale mnie spławiła. Nie jestem jej potrzebny. Nigdy nie byłeś mi potrzebny, Dex. Potrzebowałaś mnie, kiedy twój były mąż chciał cię zabić, kiedy byłaś bliska utraty swojego imperium. To ty tracisz swoją godność. Nie poniżaj się, Dex. Wybaczcie, panienki, ale dość mam waszych impertynencji. Trudniej się ciebie pozbyć niż pryszczy. Ostrzegam cię, Adam. Dex, proszę. Ty też mnie potrzebowałaś, kiedy Heath ci groził pistoletem. Przybiegłaś wtedy do mnie. Do jedynego mężczyzny w Denver, który chciał na nią spojrzeć. Zostawmy tę jędzę i porozmawiajmy. Teraz chcesz rozmawiać? Byłem dobry wtedy, kiedy potrzebowałaś się wypłakać. Zaspokoiłeś jej wszystkie potrzeby. Co ty widziałeś w tej jadowitej żmii? Byłem na każde wasze skinienie. Teraz jestem już niepotrzebny. Ale pojawi się ktoś, komu będę potrzebny. Prawda, Sable? Dex, nie teraz. Będę potrzebny mojemu dziecku. Komu? Będę ojcem. Nie powinieneś o tym mówić. Chciałaś, żeby nie było tajemnic. Ja też nie. Dla odmiany Sable będzie miała dziecko. Co na to powie wujek Blake? Ostrzegam po raz drugi. Miałam o tobie lepsze zdanie. Nie na tyle dobre, żebym wychowywał swoje dziecko. To dziecko jest tak samo moje jak twoje. Cudownie. Trzeba się będzie pozbyć następnego śmiecia. Zamknij się. Kiedy to dziecko się urodzi, przyjadę i będę jego ojcem. Będę je zabierał do zoo i na mecze. Będę mu śpiewał piosenki. Zaraz wymiotuję. Wolę cię nie oglądać po tym popisie. Będę ojcem i nikt mi tego nie odbierze. Współczuję ci, Sable. Ale czego można się spodziewać po ogierze? O, jeden raz za dużo. Najbardziej nie znosiłem w twoim otoczeniu tego kretyna, którego nazywasz synem. Nigdy więcej mnie nie uderzysz. Wszystko w porządku, panie kapitanie. Niech Baker podstawi samochód. Pan Carrington przyznał się do zamordowania Chisholma. Nie zapominaj, mam nabity rewolwer. Przepuśćcie nas. Dokąd pan jedzie? Pan Carrington musi mi coś pokazać na terenie posiadłości. Pojadę z panem. Zejdź do piwnicy i pomóż Johnsonowi. Zjeżdżaj pan. Zorelli, wszystko w porządku. Wezwijcie karetkę. Koniec odcinka 220, ostatniego.